Szanowni Państwo, tak? Jeszcze. Wszyscy gotowi? Chyba tak. No to. Szanowni Państwo, dzisiaj Śląsk, jutro cała Polska. Dzisiaj równo 4 lata temu od tej słynnej zdrady radnego Kałuży Sejmik Województwa Śląskiego jest znowu w tych prawowitych rękach Koalicji Obywatelskiej, w rękach wyborców, tych, którzy wtedy wybrali, i ta władza została nam w tym sejmiku odebrana poprzez tą zdradę. Pan Jarosław Kaczyński wczoraj i przedwczoraj, jeżdżąc po Śląsku, próbował jeszcze zapanować nad tą sytuacją, ale dzisiaj widzimy, że już członkowie Prawa i Sprawiedliwości nie chcą być w Prawie i Sprawiedliwości, a PiS traci moralne prawo do rządzenia. Dzisiaj przed chwilą dokonał się akt wyboru nowego przewodniczącego sejmiku województwa śląskiego. Został nim pan profesor Marek Gzik. To bardzo dla nas ważna sprawa. Zaczynamy współpracę w nowym układzie, tak bym to powiedział. Przystąpimy zaraz do pracy nad budżetem i bierzemy odpowiedzialność za to, co dzieje się w województwie śląskim. Panie przewodniczący, jeżeli pan może, do was. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za okazane zaufanie moim koleżankom i kolegom. Postaram się nie zawieść tego zaufania. Szanowni Państwo, zamieniamy ten dyktat z Warszawy na dialog, na rozmowę. Myślę, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska niejednokrotnie dawała wyraz tego, że słuchamy i prowadzimy dialog po to, żeby tworzyć lepszą jakość. I mam nadzieję, że tak będzie wyglądało już teraz w trakcie spotkań tu wspólnych, w trakcie kolejnych sejmikowych spotkań. Szanowni Państwo, jesteśmy przed nową perspektywą. Nowa perspektywa unijna, 20 miliardów złotych dla województwa śląskiego, niebagatelna kwota. Chcemy wydać to efektywnie, chcemy zamienić tą kwotę na autentyczny rozwój naszego regionu, ale chcemy rozwijać się w taki sposób, żeby jednocześnie uszanować Zielony Ład, uszanować to ten etos pracy, tradycje, różnorodność śląska, wielobarwność, ale tak jak mówię, to co jest moją rolą, to przede wszystkim utworzenie platformy dialogu, wsłuchanie się w głos, nie z daleka, ale tu, z wewnątrz, ze Śląska, w głos różnych środowisk, upodmiotowienie tych środowisk, zaproszenie do współpracy, wypracowanie wspólnych zadań, najpierw diagnoza, później założenia, cele, i później realizacja konsekwentna, po to, żebyśmy się, jak spotkamy po zakończeniu kolejnej perspektywy, wszyscy tu na Śląsku i w kraju mieli z tego satysfakcję. Ja postaram się wystudzić te emocje. Dzisiaj długi dzień i pełen emocji. Mam nadzieję, że już zakończymy tą dzisiaj sesję, nieco studząc to wszystko, co zafundowało nam dzisiaj wciąż jeszcze do niedawna rządzący tu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Szanowni Państwo, dzisiaj w sejmiku województwa śląskiego powstała nowa koalicja. Bardzo cieszę się, że oprócz Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej są również w tej koalicji radni Lewicy i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Radni wybrali również wiceprzewodniczącego z PSL-u, ale szanowni Państwo, najważniejsze jest proste przesłanie, że ten oszukany werdykt wyborców, który był zupełnie inny, a który na skutek zdrady pana Kałuży został wywrócony, dzisiaj odchodzi w niebyt. Dzisiaj pan poseł ze Śląska, Mateusz Morawiecki, próbował zrobić wszystko, żeby jeszcze przekonać tych radnych, którzy opuścili ten tonący statek. Tak, czwórka radnych PiS-u opuściła tonący statek, bo wie doskonale, że szkodnicy z Warszawy działają również na szkodę województwa śląskiego. Pan profesor Marek Gzik gwarantuje przede wszystkim merytoryczną pracę sejmiku, ale również gwarantuje, że sprawy śląskie będą załatwiane tutaj na Śląsku, że nie będzie wycieczek do Warszawy,
że nie będzie tego, co stało się wizytówką poprzedniego zarządu województwa śląskiego, tego ciągłego konfliktu, tego, co niestety, ale powodowało, że województwo śląskie traciło na znaczeniu. Profesor Marek gwarantuje również dialog w sejmiku, gwarantuje również spokój, a jego doświadczenie dla nas jest najlepszą rekomendacją tego, że sejmik będzie bardzo dobrze zarządzany. Przed nami kolejne decyzje. Mam nadzieję, że po rezygnacji pana Kałuży, dzisiaj symbolicznej z funkcji wicemarszałka, pozostali członkowie zarządu wskazani przez marszałka zostaną również odwołani, no i że normalność wraca do województwa śląskiego. Można powiedzieć, po 4 latach karma wróciła, a dzisiejsze symboliczne zdjęcie zrobione przez pewną anonimową osobę, no myślę, że na długo pozostanie. Marszałkiem, wicemarszałkiem pan Kałuża przestaje być, ale myślę, że tym symbolem zdrady pozostanie na zawsze i o tym wszyscy będziemy pamiętać. Jako przedstawiciel Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale także mogę powiedzieć za państwa, którzy reprezentują Sojusz Lewicy Demokratycznej, będziemy Koalicję Obywatelską wspierali i cieszymy się, że przewodniczącym sejmiku województwa śląskiego został pan profesor Marek Glik. Jest to gwarancja przede wszystkim pracy merytorycznej, a tak jak pan przewodniczący powiedział, ogromne środki unijne czekają na nas i rzecz w tym, żebyśmy w ramach zgodnej, merytorycznej współpracy jak najwięcej, jak najefektywniej czerpali z tego wielkiego źródła, by mieszkańcom województwa śląskiego, każdej jego części, nie tylko Górnego Śląska, ale i subregionu częstochowskiego i bielskiego, żyli w coraz lepszych warunkach. Wierzę, że nowa, myślę, że ciekawa i trochę zaskakująca koalicja będzie się realizowała i w efekcie będziemy uzyskiwali efekty, które nas wszystkich, a także państwa reprezentujących media będą zadowolały. Mamy niejako pewność, że tak będzie, bo jesteśmy doświadczeni w tamtej piątej kadencji. Stanowiliśmy koalicję i dużo dobrych rzeczy zgodnie udało nam się zrealizować. Szkoda, że ten okres dobrej współpracy został na 4 lata przerwany, ale z drugiej strony szczęście mamy takie, że wznawiamy, myślę, dobrą, tudzież nawet bardzo dobrą współpracę na kolejne dni, czyli do końca kadencji. Wierzmy także, że ten układ, nawet wzmocniony, powtórzy się w kolejnej już 7. kadencji samorządu województwa śląskiego. Dziękuję.